Hej, zanim zaczniesz oglądać, to mam do Ciebie ważną informację. Podczas rozmowy pojawiły się problemy z moim mikrofonem, dlatego niektóre z pytań mogą być niepełne. Jeśli będziesz miał problemy ze zrozumieniem, to włącz proszę napisy na YouTubie. Zapraszam za utrudnienia i życzę miłego oglądania. Siemanko, z tej strony Dawid Plumeister-Laskowski. Jesteśmy po drugim meczu ostatniego dnia fazy zasadniczej LEC Summer, w którym Mad Lions Koi pokonało przed chwilą Rogue, no i sam przebieg meczu był naprawdę szalony, ale myślę, że najlepiej na ten temat wypowie się sam jego uczestnik, czyli Fresskowy, który tutaj jest dzisiaj ze mną. Siemanko, Bartek. Cześć, siemanko. No to od razu takie właśnie pytanie na start. Co tam się w ogóle wydarzyło w tym meczu? No to taka typowa stresowa gra, nie? No, dwie drużyny patrzą o play-offy, dużo młynu, dużo jakichś dziwnych walk, dużo late game'u, jakichś losowych wyłapań i tak dalej, ale jakoś się udało to wygrać, więc mamy szansę jeszcze jakimś cudem dostać się do play-offu. Musimy teraz 2 tiebreakery wygrać, więc to najważniejsze. Jasne, a czy ten mecz w ogóle, który teraz rozegrałeś, to był najtrudniejszy mecz w twojej karierze, jeśli chodzi w ogóle o taki ciężar gatunkowy? Myślę, że nie, bo lepiej się przygotowałem do niego mentalnie. Wydaje mi się, że na większym luzie podszedłem do tego meczu. Myślę, że we wcześniejszych meczach byłem bardziej zestresowany i tak dalej, więc ten mecz trochę bardziej na luzie podszedłem, bo już naprawdę nie mamy nic do stracenia, byliśmy już na takiej pozycji, że naprawdę szanse dzisiaj na play-offy mieliśmy bardzo niskie. No musiało SK wygrać, plus teraz musimy jeszcze 2 tiebreakery wygrać, więc no naprawdę nie mamy już nic do stracenia. Więc już podchodzę z takim nastawieniem, że naprawdę trzeba na luzie grać, bo inaczej no nie dojdziemy do tych play-offów nawet. Jasne, jak już sam wspomniałeś, te wyniki niestety w tym splicie są, no można by nawet powiedzieć, że tragiczne, bo to była do dzisiaj tylko jedna wygrana. Sporo tych porażek się pojawiło, no i przez długi czas byliście ostatnią drużyną w całym splicie. Z czego to w ogóle wynika, że jeszcze te 2 splity temu graliście w finale LEC, a teraz jest taki ogromny zjazd? Dużo problemów, ciężko wskazać coś konkretnego. Wydaje mi się, że taki jeden największy to ogólnie presja. Wydaje mi się, że no ten projekt jest nastawiony długoterminowo, żeby osiągnąć dosyć dużo w Europie. Jesteśmy nastawieni, żeby wygrać LEC, żeby pojechać na Worldsy, żeby w przyszłości wygrać Worldsy i tak dalej, więc no wiadomo, każdemu bardzo zależy i tak jak większość drużyn raczej nie jest aż tak preszurowana przez community, przez trenera i tak dalej. No my mamy dużo tutaj presji, jednak jest duże community i tak dalej i naprawdę chcemy dostać się na te Worldsy i osiągnąć w przyszłości coś więcej na tych Worldsach, dlatego wszyscy jesteśmy jakby tym zestresowani i w tym splicie, i w tamtym splicie się to pokazało. Jeszcze tego nie mam słowa, overcome. Nie daliście rady sobie z tym poradzić, tak? Tak, nie poradziliśmy sobie jeszcze z tym, więc cały czas ta presja jest i cały czas w głowie są te Worldsy z tyłu głowy, jest to wygranie LEC-a i tak dalej, każdy sezon jest też coraz ważniejszy, więc wydaje mi się, że sami w głowie się troszkę pokonujemy, bo no, mamy o wiele większy poziom niż to, co pokazujemy na oficjalnych grach. Wydaje mi się, że zrobiliśmy bardzo, bardzo duży progres i na scrimach, i na solo queue, i indywidualnie jako gracze, więc no mamy na pewno wyższy level niż to, co pokazujemy na oficjalach, to mogę zapewnić. Skoro już też powiedziałeś o tym trenerze i ogólnie o community, jak w ogóle to wygląda, jeśli chodzi o ich perspektywę na to, bo nie ukrywam, że ja nie jestem aż tak bardzo z tym hiszpańskim community zaznajomiony, no ale wy jednak bardziej i to właśnie tam przede wszystkim się to wszystko rozgrywa. Jakie w ogóle takie komentarze płyną do was? To jest bardziej wsparcie, czy może wręcz? Różnie, no jest dużo wsparcia, no wydaje mi się, że każdy od nas z drużyny ma aktualnie zmutowane social media, bo no ciężko czytać cały czas social media, szczególnie, że idzie coraz gorzej i tak dalej, no jest tak 50-50 mi się wydaje, dużo ludzi wspiera na pewno, ale dużo jest też, no wiadomo, jakiś death threats i tak dalej, no jest dużo ludzi, którzy nas supportują albo którzy nas nienawidzą, więc no trzeba mieć trochę silny mental, jeśli ktoś chce to cały czas czytać, albo po prostu zblokować jakby wszelkie social media i się skupić po prostu na tym, co można zrobić, żeby się polepszyć i jakoś tą sytuację przewyższyć. Nie? Powiedz mi jeszcze, bo też wspomniałeś o scrimach, tam też o te wszystkie zwycięstwa było tak trudno jak już na stage'u, czy inaczej to wyglądało? Nie, wydaje mi się, że ostatnie 2 tygodnie, ogólnie nawet zeszły split, to jest śmieszne w ogóle, bo w pierwszym splicie większość skrimów przegrywaliśmy, mieliśmy jakieś, nie wiem, 40% win raty, zaczęliśmy daleko, w drugim splicie powiedzieliśmy, ok, musimy poprawić skrimy, musi być lepiej na skrimach i w drugim splicie pamiętam, że mieliśmy jakieś 60% win raty, może nawet więcej, wygrywaliśmy na większość teamów, nawet na G2 i tak dalej, no i na oficjalach wiadomo, psychika nie siadła i teraz podobnie było, znaczy ten split zaczęliśmy słabo, jeśli chodzi o rezultaty na skrimach, ale na przykład ostatnie 2 tygodnie no też wygrywamy większość i wydaje mi się, że spory zrobiliśmy naprawdę progres indywidualny, jeśli chodzi o knowledge jako drużyna i tak dalej, no tylko mamy cały czas jakiś blok w głowie, nie, na oficjalach i musimy to przewyższyć jakimś cudem, ale wydaje mi się, że jak teraz może po tym młynie, co dzisiaj nam się udało jakoś dopchać, no to Rogue może się odblokujemy i teraz już poleci z górki, bo wydaje mi się naprawdę, jak odblokujemy się, no to naprawdę możemy dużo powalczyć. Ja też w ogóle zauważyłem taki, powiedzmy, pattern w waszych właśnie grach, że te early game'y wyglądają naprawdę obiecująco i tam często się udaje złapać jakiś lead, ale w pewnym momencie gdzieś tak pomiędzy właśnie tym końcem fazy liniowania i początkiem tego mid-game'u zaczyna się to wszystko jakoś psuć. Gdzieś tam pojedyncze wyłapania, tu jakieś problemy z koordynacją niektórych akcji i to później właśnie wszystko zaczyna lecieć na łeb, na szyję i wiesz może co jest w ogóle tego powodem? To jest jakieś problemy z komunikacją czy jakiś błąd w planowaniu takiej gry? Wydaje mi się, że głową każdego, wydaje mi się, że czym dalej gra idzie, tym każdemu się pojawia lampka w głowie, że każdy chce wygrać i nie chcemy przegrać bardziej tych gier, więc early game, jakby naturalnie myślisz, ok, co muszę zrobić, żeby wygrać early game, myślisz tylko o grze tak naprawdę, jak dochodzi potem do mid game'u, late game'u, to już głowie zaczyna pojawiać, ok, jesteśmy blisko już do wygrania albo do przegrania i zaczyna stres pojawiać, wydaje mi się, że coś takiego może u nas w głowie bardziej siedzieć, że no wydaje mi się, że 90% tutaj psychika siedzi, bo naprawdę no my wiemy jak grać mid-game, wiemy jak snowballować, no ale nawet ta gra na Casey, gdzie jesteśmy 10k do przodu i nie potrafimy skończyć, bo się pojawia nagle panika, no to też dużo wyjaśnia. Nie? A jak atmosfera w ogóle obecnie wygląda? Nadal jest w porządku, czy to czasami jednak się pojawiają takie rzeczy, że tam ktoś kogoś zblejmuje za jakąś akcję niewartowną, czy coś takiego? Wydaje mi się, że w połowie splitu było tak średnio, jeśli chodzi o tą atmosferę, a teraz już te ostatnie 2 tygodnie, ten tydzień dużo, wydaje mi się, że sprogresowaliśmy, jeśli chodzi o mood i nastawienia, jakie mamy w teamie. Wydaje mi się, że już każdy jest naprawdę na maksa pozytywny, ile się da, bo już nie pomoże nam tutaj teraz być depressed i żebyśmy byli teraz smutni i nie wiadomo co, no bo już naprawdę nie mamy nic do stracenia, więc jedyne co nam zostaje to chociaż cieszyć się tą grą, bo nie wiadomo, może to dzisiaj może była nasza ostatnia gra w splicie, może nie wiadomo, więc trzeba naprawdę się cieszyć chociaż z tym, że mamy możliwość tutaj grać i podejść z takim nastawieniem, bo już naprawdę nie mamy nic do tracenia, więc tylko może być lepiej, już nie da się niżej, wydaje mi się, dojść, już sięgnęliśmy dna, więc trzeba się tylko odbić odtąd. Właśnie oglądając was dzisiaj na kamerach przed meczem byłem nawet trochę zaskoczony, że tam uśmiechy od ucha do ucha tak naprawdę, ale no to już teraz jakby rozumiem. Chciałem jeszcze też... To jest też takie, myślę, teraz pytanie, które być może bardzo duża część community chciałaby zadać, czy w ogóle w trakcie splitu, bo wspomniałeś o tym, że to jest mimo wszystko długoterminowy projekt, ale czy w trakcie splitu pojawiały się jakieś pogłoski o tym albo ogólnie, że trzeba jednak coś zmienić nie tylko w samej grze, ale ewentualnie może w składzie? Nie, znaczy, no na pewno każdy z nas z tyłu głowy ma coś takiego, że jak ktoś underperformuje, no to już jest LEC, no to raczej to nikt się nie będzie wahał, żeby kogoś zmienić. Ale nie było żadnych rozmów, że nie wiem, ktoś tutaj zostanie kicked czy coś. No zobaczymy, co będzie po tym splicie. No jeszcze split się nie skończył. Wiadomo, że no każdy jest tutaj aware, że no jeżeli nie pójdzie, no to na pewno będą jakieś pewne zmiany rozważone, czy przez organizację, czy przez trenera, bo tak jak wspomniałem, tu już jest LEC, nie? Tutaj sobie nie można pozwolić na turbo underperformance, bo jest dużo graczy na nasze miejsce, więc tak to wygląda. A jeszcze na sam koniec takie pytanie może o twoją indywidualną formę. Jak ty w ogóle się teraz odnajdujesz w nowej mecie i czy to odpowiada tobie te czempiony, które są grane, ogólnie jak gra wygląda, czy może? Wydaje mi się, że mi odpowiada, ale nie pokazuje tego niestety. Na screenach bardziej wydaje mi się, że pokazuje, że mi ta meta odpowiada. Dalej też walczę z blokiem na oficjalu, ale wydaje mi się, że meta jest ok. Tylko mówię, ciężko mi się wypowiadać cokolwiek o moim performance indywidualnym albo drużynowym, bo to, co my gramy na oficjalach, a na scrimach, to są dwie zupełnie inne gry, więc no ludzie mi nie uwierzą, jak nam idzie na scrimach, czy w porównaniu do tym, jak idzie na oficjalach, więc ogólnie meta wydaje, że jest mocno dopasowana do mnie, bez więcej teraz AD postaci nam idzie, można grać jakimiś Lucjanami, Azraelami, Tristanom i tak dalej, ale nie pokazuje tego niestety jeszcze na oficjalu. Jasne, no to miejmy nadzieję, że mimo wszystko jeszcze dzisiaj podczas tych tiebreakerów no, uda się wejść na ten najważniejszy poziom, najwyższy poziom, tobie też indywidualny i drużynowy i ja osobiście trzymam bardzo mocno kciuki. Widzowie po tym, jak to oglądają, to już wiedzą, jaki jest rezultat. Miejmy nadzieję, że będziemy wspólnie świętować wasze zwycięstwo i że uda się was jeszcze wygrać w playoffach LEC, ale mimo wszystko, jeżeli nawet się nie uda, to są które chyba mówię bardzo dużo tego sami. Tak, no na szczęście jesteśmy lucky, że mamy tam jakieś punkty uzbierane, że nawet jak nie dostaniemy się do playoffów teraz, to mamy jeszcze szansę zostać na finały LEC-a, co jest dosyć śmieszne po tym splicie, jakby nam się nie udało, ale no fajnie, że mamy jeszcze szansę chociaż powalczyć. Jasne. To jeszcze raz bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. Trzymam kciuki, powodzenia i... Dzięki wielkie.